Jak idą przygotowania do świąt? Gdzie ty je w ogóle spędzisz? Wiesz co, tak rodzinnie bardziej. Myślę, że będziemy odwiedzać właśnie rodzinę po troszku, żeby z każdym spędzić troszeczkę tego czasu, żeby z każdym podzielić się opłatkiem. Na pewno Wigilia musi być tradycyjnie u babci, więc na pewno u babci zacznę. Później będziemy, jakby no tutaj Krzyś ma też swoją rodzinę, więc musimy tę Wigilię też podzielić na dwie rodziny. Ale przede wszystkim nie gramy. Nie gramy, no w sumie teraz... No, znowu wróciły czasy, że gdzieś tam te kluby będą pozamykane, ale ogólnie mieliśmy już taki plan, że nie będziemy grać i nie gramy już od 3 lat, więc bardzo dobrze się z tym czuję. Dom już wystrojony, choinka przybrana, bo nagrywaliśmy klip, także już takie rzeczy mam z głowy. Dobra, a u siebie zostanie. W domu coś robisz, czy po prostu jedziesz do innych na święta spędzić je? Wpraszam się. Ale to jest wygodna opcja. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja zawsze jak jadę, na przykład drugą Wigilię mamy u Krzysia w rodzinie, więc ja zawsze tam dzień wcześniej lub 2 dni wcześniej jadę i pomagam pichcić, gotować, jak to mówię, jestem maszynką do lepienia pierogów, więc pierogi w moim wykonaniu zawsze i w dużej ilości, więc nie tak, że i jadę na gotowe, tylko zawsze wkładam też swoje serduszko, bynajmniej kulinarne. A czy twoja córka spędzi z tą całe święta? Tak. A, okej, okay. A były jakieś dyskusje na ten temat? Ja nawet na ciebie nie patrzę. nie zamierzam tego komentować, to są osobiste sprawy. Ale nie było takiego problemu? Nie musicie się tam kłócić o to? Ja, że tak powiem, w sądzie mam wszystko załatwione, więc ja nie mam się o co kłócić.